Krecik, krecik. Ramka i gamba? Mogę jakiegoś tego moda pięknego gamby prosić? 3, 2, 1, pipupok. Zrobione. Fiurek, fiurek, ok. No olemy. Wydaje mi się, że to jest plus. Krecik, krecik. On tutaj jest bomby. Nie, nie, nie. To ostatnio było skipet z bomby. Nie chcę się męczyć. Moderacja, moderacja. Tak, moderacja, alarm. Pobudka, Bidley na Tamikę. A, to nie jest Lord Hart, right? To nie jest Lord Hart. Bidley. Jak będą piraty? Dobra, zagrajmy. Let's play the game, ok? Co to jest za nuta? Te niemieckie jakoś ciężko wchodzą, bym powiedział. Proszę zastosować, panie stary chuju. Ale kultura wypowiedzi. Dziwny ten Amstein, no dziwny, nie? Jakoś tak, nie wiem, jakoś tak. Dziwne, dziwne. Co to jest? Co to jest w ogóle? Dziwna nuta jakoś, no. Sone, o takie sone po niemiecku to wchodzi jak złe. Gamba? Dobra, ja wam zrobię gambę, czekaj, slash predykcja. Przewidywanie, rozpocznij przy wydaniu, co stary wygra tong. Proszę bardzo, poszło. Serglu, Techres, check Discord, Lamet. Ale ja mu wierzę. No ale dobra, co mi chce pokazać? Ja mu wierzę, no. Ale już jak może coś mi chce pokazać. Yubi zero no. Ellen, no need it. Discord min. Just go. Ale Siura chciał pokazać? Ulaniec, Malekit, ty Mr. Blue. It's okay, Mr. Fizzy, Mr. Easy. Wiku. You no dream cheater. Ok, ok. Skinik. Jedynki. Dobra. Wisra na labeciorę. Przebiorę zombie. Przebiorę zombie. No powiem tak, podziemia rozjebane jak w sensie trzeba takie bączki tu kręcić. Antyberka dostałem na nekro, okok. Ta wygrał poprzednią. Obcio. Bardzo dobre decyzje podjął skubaniec. A ja miałem pecha. Niestety. Brać się zombie czy nie brać tego zombie? Dobra, wezmę. Idziemy. Dlaczego masz pecha, nigdy brak skilla? Tak. Nie no, powaga, z tymi efrytami to był gigapech. Takie sytuacje rzadko się zdarzają. A, mówię, a oponent z drugiej strony, pochwalam oponenta, bardzo dobrą decyzję podjechał, żeby wjechać mi na zamek. Najlepszą decyzję. Także chwalę, chwalę również obcia widzę. Dobra, cyk. Na środku jest dung. Ok. Tylko, że on dostaje tego budunga po wyjściu. Na sajdzie jest kastel. Na sajcie jest kastel. Dobra, trzeba podnieść wszystko. Będzie regowana mana w takim razie. Ale chujowy, a może wolny. Znaczy no wiesz, ani dobry, ani a nie jakoś turbo pomocny i tak dalej, ale no będzie potrzebny, coś czuję, żeby jakiegoś pierwszego tam wampira zrobić, nie? Ale ok. Skąd nie podniosłem many, stąd nie podniosłem many, it's okej. Okay. Gdzie Bidley? Uciekł. Dezercja. Nie no, oponent miał technika. Czekaj, tu jaki zamek będę miał? Konflux, I don't care, nie? Mocno. I mały treżuraczek. Jeżeli skoczę, tam jest przejście. Ok, tam też jest treżuraczek. Bardzo ok. Bardzo ok na razie. Ja się spróbujemy zrobić mniejsze straty. Krótkie mniejsze. Dlaczego? No bo chcę jeszcze treżura machnąć. Aj, zabiło wiedźmy. To już trochę gorzej. Znaczy no, nie gorzej od PC, ale plany były inne, zdecydowanie inne. No tutaj akurat mówię, jakbym nie widział tych treżuraków, to tak trochę miałbym wysrane w to mięso, ale no widzę treżuraki do zrobienia. Im więcej, tym lepiej Berli. Jako że jest PC, zobacz jak pięknie zrobię do widzu. Dobra i tu przechodzę sobie, będzie ok. Pięknie zrobione. Gemy będzie trzeba znaleźć. Ty, dlaczego Isra? All randomyk. Kurczę, scouting. Nie no, wezmę. To na scouting pluje. Dobra, za dużo nie zrobię. Dobra, ty. Siaczak Devil, dziękuję za 45 miesięcy subskrypcji. Witam, witam. Dziękuję za subika. Kobza, dzięki za followka. Jako, dzięki za followka. Biorę to. No tutaj miałbym gemy ewentualnie. No będzie trzeba gemy. Znaczy kryształy jako takie już mam w sumie, nie? Ziemię dobić. Szkoda, że żadnej puszki nie ma tutaj startowej. Puszka startowa by mi oddała w pytę. Co ty tak te UW abiusujesz? Panie Jack Devilu. Pan jest kryptoibem. Albo po prostu ibem. Jeżeli po prostu ibem, to jestem niepocieszony wtedy. A mnie wyzywasz? To czemu spamujesz UW? Jak to chyba ujbowa bardziej emotka. Czy widzisz, żebym ja używał UW? No właśnie. No właśnie. Dobra, kontrę tu. Przepraszam, ale dzisiaj mam dużo negatywnej energii. Tam się pierdol. Nie odzywaj się tak do mnie. To zacznij? Nie. Dobra, ciach. Dobra, go. Potrzebuję gemów, man. Potrzebuję gemów, man. Cytadela? Cytadela? Gold, cytadela. A chcesz, żebym się odzywał? Moja miłość już odrzuciłeś milion razy. No bo twojej miłości nie chcę. Ale chcę, żebyś się odnosił do mnie z szacunkiem, widzu, jak ja do ciebie. Dobra. Chcesz coś spytać? Nie chcesz? Live? No nie chcę live. Ale wampira na nomadach. No ale ja nie będę robił tych wampirów. Ja potrzebuję boksa z wampem. Potrzebuję boksa z wampem i szybko wychodzić. Cześć bazę. No co, no zbieramy to, no i lecimy. Ty, no dunk nam idzie. Jakby zagrał te archy. Dużo wampa, no i jest trochę, ale... Tu mam jakieś gemy, ale te gemy są za ciężkie. Mamy gdzieś gemy? Nowhere. To mogą być wampy. Jutro planszówka znowu? Chcesz o coś wiedzieć, co mam się spytać? Kurczę, nie wiem. No cenę się dowiedz, bo tam mówię, że ceny nie znasz. Ty, co to jest tempo znowu? Ja pierdolę, horda burzaka, horda PX 122, aha. Aha. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, cyk. Jakieś gemy? Gemy, please. Just please. Nie wiem, chyba pójdę tu po te gemy. Chyba, że drewno jest. Drewno tam jest. Może drewno, ale jak wezmę drewno, to nie będę miał tam portal. Kurczę, fajka, no jest problemów, jest problemów. Dzieci, lepiej. A może tu się jakiś gem pokaże? Tam są jakieś gemy na tych meduzach. 18 wampów. Amplifier. No wezmę to i może uda się zrobić to, w co wątpię. Średnio. No tempo kręci, nie? Tempo kręci. Karpa, 18 miesięcy subka, ślicznie dziękuję, witam. 6? 4, aha. Kurde, faja. No nie mam gdzie czegoś innego do podniesienia. Jeśli no Naga Bank, to musiałbym mieć te, no chyba, że robię treżura, ale to kurwa ciężko. Czekaj, czy ja mogę tego treżura zrobić? Pieprzony syf. Kurczę. Ale syf się tutaj odpierdala. W sensie nie mam nigdzie gemów. Tu były jedyne gemy, a tak co podniosłem były 4. Oła. Kurczę. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Dobra, robię tak, Zrobię tak, market. I próbujemy tradeować w next. No nie ma innej opcji. Czy to będzie 4? 5! Zlituj się nade mną. Zlituj się nade mną grzesznym normalnie, no. Kurwa. Czekaj, jakoś to wykombinować muszę. Czekaj, jeżeli bym... To ja nie potrzebuję kamienia w sumie, nie? Kamień. Dobra. Dobra, i teraz potrzebuję dostać wampiry. Right fucking now. Tu. No to nie są wampiry. O ja. To nie są wampiry. Wampiry! What? Ok? Ok? Wampity mają czasami pojebane value, nie? Ancepencja. Ja byłem przekonany, że to nie będą wampy. Maxi. Aha. Aha, jeszcze z moralkiem, tak, tak. Dobra, zastanawiam się, czy... A czekaj, bo tam ja jeszcze Dunga mam do podniesienia. Z Dunga bym miał double manę. Double mana jest potrzebna w każdym scenariuszu. Idzie mój pan. Jest powietrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Możemy oddychać, widzu. Pełną piersią. Dobrze, dobrze. Ok. A nie wiem, Dunk. No Dunki ma potrzebny. No ma derwat. Tutaj 2 dedeki. Wow! Łowi, wała. Okej. Okay. No muszę tą 2 ole zebrać. A i myślałem, że da mi level. Okej, okay, ty. Czyli ja mógłbym przejąć na dobrą sprawę zamek. Na dobrą sprawę zamek i zrobić topę, tylko musiałbym manę regnąć. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, czyli mamy obydwa wamboxy. Kurczę, zastanawiam się. Nie no, zamek poboczny potrzebuję, bo tam są vortex, tam jest double mana. Czyli co, machnąć DD do góry, zabrać zamek, odpalić tam portal, wjechać tu, wjechać po topę, wtedy vortex i wyjście przez te nawet anioły, albo nawet może cyce, zależy co w topie by było. Tempo gaming? Nie ma, właśnie tempo nie ma. Jakby się wydarzyło ze 2 dni temu, to może by było tempo. A chłop widziałeś co miał w 1-2-2. Zastanawiam się, czy ja nie chcę pójść po side'a castlowego z bomby, jebać tego mida, co myślisz? Tym bardziej wtedy by mi ten site pasował. Muszę ten site przejąć. Ok. Jeżeli zrobię flya DD 15, 20, nie zabraknie mi 1 many. No, trzeba przemyśleć to. W sensie musiałbym być pewny, że będę kontrolował mida. Jakieś zombie bym miał, jakiegoś szkieleta miałbym. Opcja jakby miał Grindana, to te 1-2-2 już bym breakował na twardziej. I tak, no. W sensie chłop miał takie 1-2-2, że on by już mógł breakować, nie? Na Grindanie. Anioły zastaw, może zawsze diplo? W sensie, o których mówisz? O tych tu, czy coś? A to jest 25%. Poza tym nie grasz diplo w nekro zazwyczaj, więc... Perfekcyjne nekro to jest tak, woda, loga, armorer offense. To jest perfekt nekro. Diplo nie grasz, bo wolisz mielić jednostki na szkielety i po prostu grać przyrost swoich albo jednego jakiegoś side'a mocnego, nie? Scouting masz? Mam. No. Jak widać po mapie mamy. Po mapie zawsze zauważyć, czy się ma, czy nie ma. Dobra, no mamy 2 razy wampa, no mówię, topa nie jest problemem. Tylko no przejąć ten zamek, żeby właśnie z Vortexem sobie wyjść tu i się nie cofać, byłoby zajebiste, nie? 100%. Więc chyba tego side'a dupniemy, co? Chyba da. Nie wiem, czy dam radę co zrobić. Dam? Dwa dedeki. Dam radę, zobacz. Na styk. Z taką ilością wampirów i tym nie muszę się bać raczej, nie? Wampirów mam od kutasa. Dobra, i potem co? I biorę Vortex i zapierdzielamy. Vortex i zapierdzielamy do góry. A tam Maxi? Wydaje mi się, że Maxi też chyba zrobię. Mam za dużo wampirów. A ma więcej zamków, wow. O, ma zamków więcej, wow. Ile było wampoksów? 2 trafiłem. Tu był pod zamkiem na pitach, w co nie wierzyłem, bo mało tych pitów było. I gdzie dostałem wampoksa? No, nomadach. Nomady też mają dziwne value. Zrałem 2 kopium i 2 gladiusy, nie dziękuj. Nie no, kopium, gąska jakby wpadło, it's ok, no bo planuję iść w Kastla. Zarosta też masz? Nie, mam 7-6, mam shielda, stone skina, so it's ok. Tak mi się wydaje przynajmniej. Gdyby się nie okazało, że będzie jednak problem. Ale tak, statów nie mam. Maxi może być problemem, reszta raczej do zrobienia. Reszta raczej do zrobienia. Wszystko się rzuci? No, no to do kąta. Mogę, bo biorę Vortex. Gąska jest ok, to bardzo fajna czapka to jest szczerze. Zrobiłbym tak, tak. Dobra topa, w sensie pod długą grę bardzo dobra, jeżeli mierzymy w długą grę. A taką bym aktualnie mierzył. Chyba. Dobra. Tylko szkoda, że nie mamy viewera w sumie. Co tam są jakieś psy? Tego nie chcę. A ja nie odpaliłem w sumie. No to mogę zrobić. Wow, where my breaki? Dobra, tam jest jakiś break. Tam jest jakiś break, już się bałem. No większość breaków robię. Co to jest? Kurwa, dobra, hydra. Zamki, no ma więcej. Co to jest? Szuflada nie pachnie szufladą? Kto mi to wytłumaczy? Nie, widzu, zlituj się. Ja nie jestem za mądry aż tak, żeby takich rapów słuchać. I zrozumieć. O, słuchać to słuchać, ale zrozumieć. O kurwa mać! Ja już mam... Jezus, myślałem, że antyresa dostałem przez chwilę. Jezus, myślałem. Dobra, to jest dużo ekspa. Dobra. Rozumiesz? Nie, zbyt głębokie rapsy to dla mnie było. Już te życie jest łatwiej do zrozumieć, bo tamto to życiowa była chociaż. Dobra, rozwój jest naprawdę ok na razie. Kurwa, co jest? Czemu ja muszę wszędzie leżeć na deskach? Czemu ja wszędzie leżeć na deskach? Mam nadzieję, że on też nie poszedł po kastla, będzie mi przykro. Mhm, aha, ale nie wiąże. Come on, man. Come on, stop. Come on. Okej. Okay. O, wow, i tu mam pogi, nie? Dobra, mamy full tego. Dwie gąski, jedna na sprzedaż. On ma więcej zamków, what? O, ma więcej zamków? Ja mam wyszedł at least, nawet nie wiem czy na midzie nie jest. Ja będę chciał jak najszybciej rozbudować archy, anioły. Jak najszybciej, tu jakaś topa. Najgorsze jest to, że ja nie wiem czy on będzie szedł na mnie czy nie. To jest najgorsze. Może jest pod biurkiem? W sensie oponent? Mówi pod biurkiem? A co tam by robił? Skąd by się tam wziął w ogóle? On jest na midzie albo po wyjściu, no bo ma więcej zamków, ja mam 5. To ani viewera? Nie mam. Nie mam. Mam nadzieję, że on wyszedł tędy po prostu. That's all I can hope. Muszę mieć nadzieję, że albo wyszedł tak, albo wyszedł tu. To jest wszystko. Będę musiał podnieść tą klatę encepencję, bo to też może być pułapka na mnie. Ty już dobrze wiesz co by robił? Nie wiem. Co to za nuta? Wykrzyknij current song. Bo serek leci widzu. Dobra, no marketów trochę. Czekaj, ja jeszcze tu muszę market machnąć. Zrobić w sumie jakiś portal, bo będę miał anioła z niego. Rozwój mam bardzo dobry. Poczekaj sekundkę, okno sobie zamknę, bo sobie otworzyłem, żeby troszkę wywietrzyć. Oj, kurwa. Dobra. Trochę powietrza złapać. Pa pam, pa pam, pa pam, pam, pam. Dobra. Someday love will find you. To za tego. Wiksa wersja. Jest zjawczy? Nie no, robi turę. No nie wiem, czy podnosić ogólnie tego. No musiałbym mieć viewera, żeby wiedzieć, czy jestem bezpieczny, czy nie. No ja przejebałem. Na razie wszystko. Czy tą wygram? Nie wiem. Oponent znowu miał high rolla, więc... Będzie ciężko powiedzieć, co tutaj się wydarzy. Nie wiem, gdzie on idzie. Tak samo. No, ten anioł to niestety jak go podniosę, to on po prostu zrobi detgę. Więc średnio. To wydaje mi się, że mogę podnieść. Tutaj dostałem jakieś szkielety. Dostałem jakieś szkielety, so go. Ty, a co jeżeli on tu na mnie leci? Co jeżeli on tutaj na mnie leci? Wy kutafony wampira mi zabraliście, no bo się na tym nie leczy niestety. Tutaj archów nie widzę. Ja pierdolę, mam 3 gąski w 1-3-2. No zlituj się nade mną grzesznym, no. Kurczę. Nie wiem, gdzie on jest. Aha, okej. Okay. Dobra. Nie no, to jest, jeżeli chodzi o itemy, które dostaję, to tak trochę skandal. Moim zdaniem, ale no chuj. Jak to mówią, życie, life. Kupił węgiel za pieniądze? Tak. Węgiel za pieniądze kupiłem. No żeby mi teraz nie wbił siusiaka w plecy, chłop, i będzie ok. No bo co, no jakieś pogi będę mógł zrobić. Double bolida nawet będę mógł zrobić, szczerze. Ale teraz siusiakiem w plecy nie dostał. Trafili na obóz Sobieskiego pod Wiedniem, ta. Zrobimy sobie tak, zrobimy to, żeby zrobić to. Zrobimy zamek i zrobimy to. A jak on mnie tu zostawi, no to machnę te anioły, tak? Czekaj, bo to będzie 1, 3, 3, 3, nie, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli w teorii na styk się wyrabiam, tak? W tamtym zamku. W tym w sumie też. 3, 4, 5, 6, 7, tak. No nie wiem, czy on będzie mnie raszował, czy nie. Gdzie mamy full encepencję? Full encepencję i 3 gąski. Tak, na pewno trzeba zrobić. Na pewno trzeba będzie zrobić zamek i trzeba zrobić to. No i fajnie by było Viewera w końcu dostać, na pewno. Więc może sobie tutaj gildię postawię jako pierwszą. Gąskę zmień na worek? Nie, już tak się nie będę bawił. Zaraz idę i opierdolę na kamień tutaj, więc... Fajnie by było, jakby on poszedł po towerka. To by było fajne. No gorzej, jak mnie kontestuje, to bardzo źle. Zero informacji, co on robi, jest dla mnie tragiczne. 3 gildie i 0 informacji. No. No to się zrobi. To się zrobi z 2 molką, z tymi papciami ewentualnie. To się zrobi any day, any time. Dobra, tak. No tu mówiłem, że gildia, więc go for gildia. Dawaj gildię. Viewer? Jest viewer, co on robi? Okej. Okay. Wygląda trochę, jakby chciał się we mnie wpierdolić, nie powiem, że nie. Soj, na tym się nie leczę. Kulka. Kulkę mam, nie? Tak, kulkę mam. Więc pójdźmy tu. Trzeba zrobić tak. I trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić gildię, trzeba się odciążyć, trzeba złapać jako. Dobra. Tutaj to. Tu na wypadek jakby miał dobiec, powiedzmy. Tu można zrobić jeszcze to. Kolejnego marketu nie dam rady zrobić na razie. That's bad. Okej, no sprzedajemy na eksturze itemy. Więc bardzo w porządku. Znaczy, no nie wiem, no jeżeli on by mnie stąd wygonił, to ja mogę zrobić wejście tu, żeby zrobić to i zrobić to, albo po prostu to, bo tego neka to zawsze gdzieś się zgarnie. No i zawsze nawet mały przyrost harcha byłby dla mnie okej. Tylko gorzej, jak ja tu puszki pozostawiam. Czy te puszki będą ok? My te puszki trzeba by było też pozbierać. Amulet minus moral załóż antyberka. To na farmie wampira nie ma znaczenia. Wszystko i tak już robię na autokombacie przy tym stacie, co mam przy tym rozwoju. Więc jo. Będą konie postarowe do tych namiotów. I się pytanie jeszcze, ja utrzymam tego Castla, wiesz, bo Castle Side jest bardzo mocny. I tak jak widać, chłop mi się tu kręci w tych rejonach. To jest bardzo niedobre dla mnie. No mogę, nie wiem, ewentualnie otworzyć to. No jeżeli dostałbym przyrost aniołów archów, wiadomo, no to nam bym go zjadł. Najgorsze jest to też, że albo się wyrabiam z budową, albo nie robię defa. Vortex mam do podniesienia, portal mogę zmontować. No teraz na pewno sprzedam pogonsy na kamień, drewno. To duele konia też dawaj. To z czarnego konia? No przyrosty musiałbym swoje grać. Jeżeli nie będzie presji na mnie, to pewnie pójdę otworzyć ten boczny. Tak mi się wydaje. Jeżeli nie będzie presji na mnie, to otwieram ten boczny. Ja się biorę to, właśnie tego konia, może jakieś staty stąd zebrać to. A ja się boję, że on mi preprzyrost wejdzie w Castla i będzie duży problem. Plus znowu ta magia, bla bla bla, nie? Tym bardziej, że mam tylko KPK. Potrzebowałbym KPK, tego, księgę wody, potrzebuję KPK. Boż widzowie, a w czym ma problem? Pod tą kołdrą. Jak to było? Jak się ta emotka nazywa? Łankę homie. Ty. Łankę homie. Dobra, cyk. Kto pomoże koledze? Dobra, niech będzie. Tak jak mówię, to nie jest najważniejsze dla mnie teraz. Nie. No to mówię, to i tak powinno być grane i tak. Ja pierdzielę, triple castle potencjalnie to by był. Oh my god. Ty, poczekaj. Jeżeli to jest triple castle. Jeżeli to jest potencjalnie triple castle, to ja mógłbym świrować pawiana trochę. Jeżeli to jest potencjalnie triple castle, mógłbym trochę prześwirować pawiana, moim zdaniem. Dobra. On chce czarne smoki? Owcie ma triple towera, wolę triple castla szczerze. Dobra, pokazuję mu staty, bo nie reguję many. Żeby się bał, żeby był w strachu. Klon Archa, klon Titanu? No. Prawda, widzu. Jeżeli nie będzie akcji w moją stronę, idę tutaj zrobić jeszcze jakąś topę, może staty. Może nawet tego shielda głupiego zebrać. Czemu on tak głośno krzyczy? Ja pierdzielę i tamten widz. Co, że jakby jego też dupy ładowali, to też by tak był? Jakoś tak. Jakoś tak to było. A możliwe, że Izzy będzie chciał zagrać czarne smoki, no. Tylko, że jeżeli ja się wyrobię z double bolidem Archa, to też go trochę będę miał, no. Ale dubla mógłbym po prostu grać wtedy. Pytanie, czy on wie o tym, czy on ma ten zamek? Niekoniecznie może. Jak ostatnia poszła, niestety przegrana. Jak ja będę miał archy, jeżeli on mi da zagrać archy, wyślę ja szkieleta z tym na farmie. Jasna dupa, przecież archy będą mi farmić szkielety bez strat cały czas. Dobra, ciach. Ciach. Ach. Nie wiem, czy ja nie chcę go spróbować zbejtować, cholera, czy by to dało. KP, KP, KP topa, come on man, I know you can do it, I know we can do it. A smog? On się jako set. Tu nie ma topek. Where is he? 32. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. Pomimo, że reguję manę, chcę mu pokazywać staty, mi się wydaje. Wydaje mi się, że tak. Tak, wydaje mi się, że chcemy pokazywać staty, pomimo, że jest po prostu regowana mana. Niech będzie to. Ja muszę topę jakąś zrobić, nie? Jeżeli nie zrobię topy, to tak troszkę z funduszami się robi ciężej. Dobry dzień panie Katseu, witam. No dobra, teraz nie powinien chyba się, że tak powiem. W sensie, jeżeli teraz by na mnie napierał, kiedy ja go totalnie dominuję statem, to będzie giga dziwne, nie? To będzie giga dziwne, bo ma totalną dominację statów ode mnie. I tutaj jest topa, więc mogę ewentualnie pójść tego kasla, zrobić tą topę i poszukać tam jeszcze poga czy coś. Albo KP nawet. Tu jest 2 ol, tu jest topa, więc tutaj może jedna topa będzie. Czekaj, czyli co, tutaj budki są jeszcze, budki 2 olka, książka z ziemi. No ja się trochę cykam, że on gdzieś tam będzie chciał się szybko we mnie wpierdolić, nie? Ale jeżeli ja zrobię archy, atak, def, mając wodę, to będzie ok. Chociaż nie, to jest 6. dzień, ja muszę zrobić to. Nie, idziemy tu, widzu. Muszę to zrobić. DD tu, zebrać tego anioła. Tego anioła zebrać. Może ewentualnie tu anioła poszukać. Papajowe staty masz? A mam, no. 21,37. Są, są. Prześladujemy to na haczy. Dobra, teraz tu markecik. Tak, teraz tu markecik machniemy, bo mamy słaby kurs. Markecik, markecik. Tylko, że ja muszę topę zrobić. Roczek, zdrówko mistrzu. Panie Cebulka, dziękuję bardzo za roczek subskrypcji. Witam serdecznie, zdrówka również życzę. Jest trochę rzeczy na sprzedaż ewentualnie. Ewentualnie troszkę jest. Tylko tutaj ja nie wiem, czy ja wejdę. Wejdę stąd, tu wejdę. Wejdę, wejdę. Tu jest tak, tu jest tak. Mówię, on się powinien bać statów. Jak się nie będzie bał statów, to będzie co najmniej dziwne. Mi się wydaje, że on teraz chyba przejął ten zamek. Czekaj, czy ja nie miałem więcej zamków? Poczekajcie. On miał to, czyli powiedzmy, że dwa skreślają się z tym. Czyli on przejął chyba teraz ten zamek, czy mi się wydaje. I teraz widzi triple castla i wie, że już nie jest ciekawie. Jeżeli przejął ten zamek, to znaczy, że nie zrobi statów i nie zrobi żadnej magii, więc to też dobre dla mnie. To też jest dla mnie wtedy dobre. A teraz nam mówię, armorer. Armorer, ewentualnie magia. Na siłę mógłbym smoka składać, ale to tak turbo na siłę. Bo mam raz, 2, 3, 4. Tu mam 5, 6. Tu mam 5, 6. Tu mam 7. Ale nie chcę grać smoka. Chcę zagrać porządne archy, tak? Kurwa. Dobra, tu trzeba zrobić to, tu trzeba zrobić to i tu będzie trzeba siano zarobić, tak. Tak. Where is he? Nie, on nie przejął zamku, czyli on dalej się tam kisi. Okej. Monkę. Dobra, wydaje mi się, że tutaj mogę szkielety zrobić. Bo jakoś dużo szkieletów też nie chcę gubić powoli. Dobra, jest to. Czy jak wejdę tu, wezmę to i może jakieś DD? Tak, tam jest puszka. Znaczy jakaś puszka nawet do zebrania też jest dla mnie w porządku. Czekaj, zbiorę? Zbiorę ewentualnie na next. Czekaj, ile to jest? Nie, to jest bez sensu. Mogę zrobić tak, żeby zobaczyć co tutaj jest. Topa i książki, bardzo dobrze, Ale kurczę, topa i książki, kurczę, bardzo dobrze, ale niekoniecznie, bo muszę poga przejąć. Więc też nie tak dobrze jak miało być w sumie. Ale mamy dużo surowców do sprzedaży, bo mamy bardzo wczesny kopcium, tak? Ale najważniejsze jest to, że mam książki i topę do obrony. Czego poga nie robić? Właśnie chcę zrobić poga. Właśnie chyba będę chciał zrobić poga. Jeżeli zrobię poga, czyli jeżeli zrobię rzeczy stąd, plus... Nie, no, tego nie będę robił. Zrobię to... A może czekaj, jakbym zrobił DD tu, z buta tu, DD tu. Nie, zrobimy poga dwójkolkę. Zróbmy poga dwójkolkę. Potem będzie trzeba, na bank trzeba zrobić to. No i, co, liczę, że te archy wpadną. Tutaj baraki, stajnia. Więc tam w teorii mogę skończyć tury również. Stać na dwa pogi. Jak sprzedam itemy, będzie mi stać. Mamy trochę do sprzedania. To mogę sprzedać. Jest parę itemów. Ale kuni? Pamięć tak, widzów, nie wydaje mi się, żeby ta gra przeszła dalej niż czwarty tydzień. Wydaje mi się, że on robi czarne smoki i będzie chciał mi olinować. I'm pretty sure, że tak będzie. Tym bardziej, że ma puszki ze smokami, a ja jeszcze puszek z aniołem, z archem nie dostałem. Więc musimy takich puszek zaraz szukać i to natychmiast, nie? No. Czwarty tydzień to jest dla mnie, jeżeli dostanę przyrost, to to są anioły. Okej, on coś tam pola zrobić. Bardzo fajnie, szczerze. Bardzo fajnie, że on coś tam pola zrobić. Dobra, my musimy iść tak. Wezmę to, żeby we mnie nie strzelali mocno. Tak jest. Nie. Dobra. Dobra. That's the przyrost. Dobra. Jest 2 razy przyrost anioła na 3 pogach. Jest 2 razy przyrost anioła na pogach. No wezmę anioły, może wezmę to mięso. Zrobimy książki, zrobimy topę w tej turze. I co? Archy, jak najszybciej, tak? 100%. Archy jak najszybciej trzeba zrobić, widzu. Na aniołko odciążenie. Oh my god, yes. That's a mistake. Widzu. A staty mamy na razie dużo lepsze. Magię do obrony mamy. Diplo nie mam. Chociaż ty jakby Diplo dostał? Kurde, ale jakbym Diplo dostał, to nie omieszkam tego zostawić w sumie. To może zostawmy to. na razie. Jak nie, to trochę będzie puszki, szkoda, że nie podniosłem. Czyli razy Castle OMG. No udało się zrobić double build aniołów na ten tydzień, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinno być ok, powinno być ok. Jeżeli on w ogóle, raczej nie będzie się pchał ze mną w late game, ale jak będzie, to jest trupem. Raczej nie będzie, ale jak będzie, to jest trupem. 1.37 double anioł na bocznym z ale co to za nowy granulat wciągasz? Nie no, nekro to jest. W sensie to, że mnie oponent nie zolinował, tylko to jest kwestia tego. Nekro, nekro, jeszcze raz nekro. Ja mogłem bardzo dostać tutaj łatwo odbicie tego bocznego i ja się tego bardzo bałem. A teraz to już będzie mu ciężej, no na pewno jak sobie złapię przyrost tych aniołów. Daj Boże jakąś puszkę z aniołami. Daj Boże jakąś puszkę z aniołami, ale najpierw sobie zagwarantujemy magię, zagwarantujemy sobie topę. Ta no typowa gra Isro. Znaczy no to, że dostałem dwa side'y to co innego, ale większość to tak bym powiedział. Typową Isro bym to nazwał chyba. Dobra, poczekaj, dwójka, nie, jedynka, bierzemy stajnie stąd. Chociaż mogłem mi stajnie tam zrobić, ale fakt jest, zrobimy tak, trzeba trochę zebrać już tego szmelca, dlaczego? Jak będzie chciał się ze mną bić, żebym był gotowy tamtego sajda bronić. W sumie możemy oddać jeszcze trochę tego, dokupić tego szmelca. Mam pierdolę, ajajajaj, czemu w mojej turze? Ognie byłby dobry? Zależy. Zależy. Jeszcze ci przypomnę, że to jest defaultowa gra? Znaczy defaultowa nie. Jest dobra, ale nie jakaś bym powiedział turbogranulacka. Nie jest jakaś turbogranulacka. Jest na pewno dobra, tak? Ale wiesz, no na ten matchup, że nie dostałem Olina, to bardziej chyba tutaj trzeba mieć pretensje do opa, bo on mi na to pozwolił. On był chyba 1-3-1 na midzie, więc... Jest dobra, bardzo dobra, ale czy taki turbo hyperroll? Nie, no, nie. Jakby Karacha dostał double echo w 1-3-1 tryby Bolt Castelka, w sensie ja miałem 3 gąski, 1-3-1, 3 gąski, 1-3-2 zrobiłem kopium, jo. Ale wiesz, co mi z 3 gąsek, jeżeli chłop, który gra Conflux by mnie zolinował, powiedz mi. No, tutaj to, co się dzieje, to jest tylko i wyłącznie moim zdaniem to jest wina oponenta. To jest rodzaj, to jest różnica. Ja mogłem dostać bardzo dawno Olin, miał przewagę statów nade mną, spellpowera. Hyrule, że oponent dostał rzeczy do Olina, raczej nie jest też tak głupi. Znaczy miał przewagę statową, chłopie, no miał 22 spellpowera, widział, że ja mam 6. Przez 2 tury, 3 tury. Czemu mi nie zabrał tego side'a? Kiedy miał Mida, kiedy miał Vortex. Plus on dostaje rzeczy po drodze. Chyba, że nie miał armii. Jak nie miał armii, bo szybko wyszedł, to co innego. Jak nie miał armii, bo szybko wyszedł, to już jest inna śpiewka, inna kwestia, tak? No właśnie, jak nie miał armii, to co innego. Bo taka prawda, że to co się wydarzyło, to rzadko kiedyś się wydarzy, nie? To co ja mam? No tutaj po prostu gram trochę farmie PV. I robię cały czas teraz staty, żeby się umocnić przed jego atakiem, tak? Więc no to jest trochę różnica, no. Ja czuję, że mi oponent bardzo na to pozwolił. Tak samo ja już w poprzedniej grze, jakby mi oponent dopuścił do late'a, to gryzłbym piach, nie? Znaczy gryzłby piach, a on mi zrobił wejście na zamek, co było bardzo dobrą decyzją z jego strony. I ja się właśnie dziwię, dlaczego w poprzedniej grze podjął tak dobrą decyzję, a tutaj nie. A tutaj nie. Wina oponenta lub korupcji z twojej strony? Nic z tych rzeczy, mówię, no zobacz sobie, decyzyjność w poprzedniej grze podjął 100% dobre decyzje, które mnie rozjebały, miałem trochę pecha z tymi efrytami, no tutaj tych decyzji nie ma. Często ustawiasz obciów, jo. No i jak sobie, czyli co, chcesz mi powiedzieć, że jakbym dostał tego Olina do 1.3.5, jak nie miałem statów, od Confluxa, który był 1.2.7, 1.3.1 na midzie. Jakbym dostał Olina od Confluxa, to te 3 gąski i kopium by mnie wybroniło, jo? Najebałbym, wziąłbym tą gąskę i bym go po łbie okładał, tym pierzem. Jo? Rozmowa o haczyli litości. Debata z widzem. Później to ty zjebałeś, dajesz dużo czasu do gry obciągnąć. Nie. Chłop miał 1, 3, 6, 12 tytanów. Sam powiedział, że miał turbo express grę, więc nie mogłem się bić z nim na midzie, bo jak ja byłem na midzie z 11 bechami, to on miał 12 tytanów. Ja nie miałem bechy bez zapa i miał kapeka już, a ja nie miałem magii, więc musiałem mu oddać. Uciekałem w side'y, bo miałem diplo, więc chciałem grać długą grę. Więc robiłem sobie jak najwięcej space'u do gry. Gdybym tamten zamek zabrał, bo by się fryty ze mną nie biły, to by było ok. Co to kurwa jest? Co to jest? Jasny gwizdek, rasizm? Nie popieram. A to. O Jezu. No to jest to. XDD żam, tak? Jasny gwizdek, co jest? Jasny chuj. Co to kurwa jest? Co to jest? Kołysanka, tak? Łatkę homie. Ja pierdolę, że te łatkę homie. Dobra, nie, już połówka starczy. A ty masz widzu takiego tego? Kolegę, przyjaciela, no bardziej przyjaciela, z którym mógłbyś zrobić łatkę homie? Masz takiego przyjaciela? Ty! Ta chota to wstanie, czy nie wstanie? Po. Majny było, ale pójść moje. Ale co z resubkami dałeś na Wispa? Ok. Co tam ma? Zaraz puścimy. Nie mam? Sadgi. Takiego. Co mam na myśli, panie Walder? Znaczy z Robinem? No niekoniecznie, W sensie braterstwo braterstwem widzu, ale no, nie ma co szaleć, nie? Łankę streamera, czyli pomógłbyś mi widzu? Do snu? Ok. W sumie na tym sajdzie chyba zacznę budować cytadelę zamek. O kurwa, co jest? Ty, wysadziło go w powietrze? Czy on wyszedł? Okej. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Nie! Back! Wyjść! Tak! Czemu on chciałby się na mój zamek wpierdzielić, oszust? Och, sorry. Teraz to już nic kurwa nie widzę, ale zaufam ci, ok. Dobra. Kurczę, trochę ciężko, bo ja nie wiem, co miałem w tej turze zrobić. Co ja zrobiłem w tej turze? Wykupiłem mięso. Czy ja mogę coś sprzedać? Nie mam czego sprzedać, right? Right. Kupuję to. Kupuję tu. Tu chcę stajnie, bo tutaj nie chcę. Tu muszę defa stawiać. A to nie ma powinien rysować? Orwat. Nie, to nie ja powinien loadować, by the way. Po co wczytaliście po trzech ochota, bo Easy wyszedł. Easy wyszedł chyba. Chyba dlatego. Dobra, czekaj, tak. No mogę kupić piki, dadzą wyniki. W sumie wampirów nie będę brał, czy będę brał wampiry? W sumie nie, wydaje mi się, że to jest ważniejsze. Czyli to trzeba zamienić, to tutaj tak, tutaj zmielić. Dobra, 300 parę szkieletów, w sumie mogę oddać jeszcze trochę tego i mogę oddać trochę tego, dokupię te wampiry. Znaczy jakoś brać wszystko to wszystko. Tutaj tak, ile expa? Niedużo. View Air, on idzie po zamek tam. Czyli mam wiedzę, już mam kasla. Ta dziwna nutka tu w sumie jest, ale... Dobra. Ja się nie wiem, czemu się z tym biłem, ale... Wisdom? Czy ogień? Nie, no ogień chyba, co? Księga wody, powietrza nie potrzebuje, księga wody. On gra tym wisdom. Ogień, kapeczek, ok. Dobra. Dobra. Człowiek. Dobra, no ewentualnie co? Potrzebuję jednego poga z tego side'a, tak? Ewentualnie potrzebuję poga z tego side'a. Stary, are you okay? Are you okay, stary? I'm okay. I'm okay. Pójdź przez ręką cebulka, bo on się zaraz zawija. Już cebul, już ratuje, już. Jak już zaraz uciekasz, kurde, kyciułoki muszę zastopować, no bo mi tutaj widz zaraz ucieka. Dobra, masz cebulek. Dobra, dzięki. Zaraz kyciułoki do będzie. O nie, a co to jest? Oj, kurczę, takie wersje na streamie to tak... Jak ja gadam, to nic chuja usłyszymy, kurwa, cebul. Nie chcesz podmienić, bo tak chuja będziemy słyszeć, szczerze, jak ja gadam, a ja będę teraz gadał. W sensie, no mogę puścić, ale chuja będziemy słyszeć, chuja rozumieć, nie? W sensie, no taka wersja, live. Jakoś ty jesteś sam? Ja jestem sam, dlaczego by nie przestać być samym, tylko razem iść przez świat haczy? Rozważ to dobrze, w sensie chcesz iść przez świat haczy? Przecież nie nienawidzisz haczy. A chuja będzie słychać, jak ja cały teraz czas nawijam i będę nawijał. Dobra, poczekaj, jeżeli... Teraz musiałbym tu zrobić cytadelę zamek, for sure, anioły zgarnąć stąd. Musimy poszukać teraz puszek z... Szkielety biorę, biorę. Zrobimy stąd puszki. Czyli co, w next tygodniu... A co jeżeli bym grał kawalerię tego stąd? Czy nie? Nie ma innych, Andex jest dojebany. No to mówię, na streama trochę ciężko, bo chuja będzie słychać, wiesz? Bardziej mi o to mi chodzi. Czy 20 aniołów czwarty tydzień? To raczej kawaleria. To nie są raczej anioły, co? Raczej nie. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. I co on? Gdzie on pola? Są pola stół. Dobra, no ja chcę zgarnąć te boksy. Swordy. Swordy są ok również. Szkielety, oddaj 3 archy, amazing. Amazing. Poczekaj, ja muszę to zrobić na 3. To zrobimy na 3. Tu mogę oddać trochę tego i trochę tego. Cytadela zamek, tutaj mamy to. Niech będzie to. Potrzebowałbym jeszcze w sumie topek, tak teraz myślę. Czekaj, ja zrobiłem ile dedeków? Jeden? Jeden chyba? Aha. Zastanawiam się, czy zostaję tutaj. Idę po podziemia. Ja się mówię, towera mogę mu oddać, jeżeli trzeba. Dobra, zostanę chyba. Okej. Okay. Dobra, i to będzie trzeba zebrać stąd. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Pamiętaj, że sobie sam przesłuchasz, bo warto? Okej. Okay. Na to możemy się umówić. 4 czwarty kastery po ziemiach? Nie, na środku będzie co najwyżej dung. Na poziomie będzie co najwyżej Dunga, ale to jest dla mnie spoko, bo dostanę kolejny portal. No muszę mieć nadzieję, że tutaj będą anioły jeszcze, albo tu. Buty do Nekro też będzie trzeba zgarnąć. Jak poprzednia giera? Poprzednia giera, we lost. Niestety nie we won, we lost. Ty to co, dograć jeszcze kawalerię? Co myślisz o dograniu kawalerii? Ale to by było. Ja mam jeszcze topę do zrobienia. Tu topa zrobiona. I się na razie i tak. Nie, na razie się wzmocnimy, tak, żebyśmy mogli się z nim napierdzielać. Magia jest. Potrzebujemy archów. Archów mamy na ten moment 15. Niedużo, ale też nie mało. Kasy chyba braknie na kawalerię jeszcze. Jeżeli bym robił ekonomię, to raczej nie. Bo już większość rzeczy, co miałem zbudować, podkreślam, większość, nie wszystko, jest robione. Tu musi być. Tu musi być tak w sumie i tu musi być tak, żeby zrobić tak. Bo tego zamku nie ma chuja, żebym oddawał ogólnie. Gdzie on siedzi? Czemu ja go nie widzę? Kurde. Where up? Up here. O, jeżeli up here, co ty tam masz? Masz 16 czarnych smoków, 47. Ja pierdzielę, co ty masz? What? 100 bidosów? A minusów. What? Are you mad? Uj, no ja bronię tego, no co ja mam powiedzieć? Chuj, no muszę tego bronić, czy nie? No wydaje mi się, że tak. Nie no, w sensie, kurwa, trzeba oddać. Kurwa, no nie wiem. Kurczę, nie wiem. Jak ja sprzedałem wszystko? No sprzedałem wszystko, no musiałbym się bronić. Oh my god. Czekaj, czyli co, sprzedałbym Kiriasa? Kurwa. Ej, meno. O Jezus Maria. 14 gemów. Oh my god, dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak i zróbmy tak. No nie mam innej opcji, w sensie co, no oddam mu tego sajda? No nie oddam mu tego sajda. Dobra, mana jest, magia jest. 16 czarnych smoków. No mam encepencję na fulla, na to co on ma tu. No mana ta sama, wieżyczki mam, no mam archy, mam trochę szkieletów, trochę swordów. Nie zabrał szkieletów i los? Nie no, 614. Skąd miałem jeszcze zabrać? Zabrałem, 614. W teorii mam kazetę, nie mam kazeta. Wow, nie mam kazeta, więc nie mam animatora. Jeszcze moral dobrał przed walką, wow. 31 spellpower. Spellpower ten sam, my mamy więcej ataku, so it's great. No wydaje mi się, że i tak w pierwszej muszę zagrać Prota i potem mogę zagrać Sacrifice'a, ale żeby zagrać Sacrifice'a musiałbym odejść i odchodzę. Jeżeli on będzie chciał mnie bić, to ja będę miał zawsze Sacri z tego czy coś, tak? Musimy się sprednąć, to jest pewniak, że musimy się sprednąć. Spellpower mu żeśmy ściągnęli na potężnie. Must HP seta, ok. Ja mam ofensa. 3 razy manty, 3 razy zamrożenie. Pewnie tak będzie. No ten musi stanąć, żeby showera nie oberwać. Ok. No kontry mi nie ściągnie. No co zrobisz? Burzaka? Co zrobisz? Mana taka sama, a ja mam shower. Mówiłem! No wiem. Wiem, mówiłem. A będzie chciał mi kontrę ściągnąć i we mnie wjechać. Ok. Ok. No zwanshotować mnie nie zwanshotuje. Ja nie wiem, czy nie chcę Prot From Earth. Nie mam Prot From Earth. A chce mi mięso teraz, widzę, zbić. Nie mam antydispela. Shower, bicie, sakri. Nie mogę zrobić teraz klona. Prayer? Nie, prayer nie. Prayer jest pustym kątem. Pytanie, czy on ma berka? Nie wiem, czy on ma... O, berka. Wydaje mi się, że musiałbym załadować tego chaina chyba. Bo jeżeli ma berka, mogę mieć problem, nie? Jeżeli ma berka, mogę mieć problem. Ok. Ok. On ma bez kontry i on będzie próbował to niukować. Właśnie, i on teraz to niukuje i ja robię sakri. Cztery, pięć. Pięć jest ok. Pięć jest ok. Chyba że res ze Sworda, bo to ile jest? 9. To jest w sumie... No co, no wtedy ja mogę próbować to przeklonować i ja mam jeszcze to. Bajla mi walnął bez tej kontry tymi smokami. 500, dużo nie wali. Monkę sakri, on tam zbije tego trochę. W sumie to ma trochę hapu. Chyba wydaje mi się, że na razie monkę sakri. Wydaje mi się, że tak. I on się tu bić nie będzie, nie powinien. Nie powinien. Czy ona N-worda tam znowu śpiewa? Teraz przed chwilą było tam. Czy to na M było? Nie, rasistowskie te wiby. Ja mogę tego smoka męczyć, bo ten co, mi nos sieknie, ale ja mu oddam. Tu zróbmy tak. Te szkielety to ja chyba wypuszczę. Albo szkielety do góry. Szkielety do góry. Dobra. Czyż to chcesz usłyszeć? Nieprawda. Tu mogę dać chyba skipa. Skip plus bicie, nie daję mu. Jedenaście smoków. Dobra, może w tym miesiącu nie opluj suba dziadu za kolami od czoła do potylicy? Auguster! Wyrażaj się! Teraz finala gram. On tego wampira nie zabija? No ciężko ma. A muszę te swordy poświęcić już teraz. Muszę je teraz poświęcić. Jeżeli ich teraz nie poświęcę, będę miał problem właśnie. A tak to ja mogę klonować się od Nexta. Dobra. Siema Michael, dzięki za 25 miesięcy subika, witam serdecznie. Ja Filip. Co tam zasrańcu tego farciarzu, ty kolejny. Czemu on nie bił tego? A, bo musiał to zbić. 6 tych. No wydaje mi się, że jak wejdę w to, to będzie ok. Będzie ok. It's ok, it's ok. Na seks, koks i tajski boks. Kurwa. Panie Kukazie, dzięki bardzo. Na teścia będzie, bo ludzie mówią, żebym na teścia wjechał. Tak, seks, koks i tajski boks. Bardzo dziękuję za donicika, ślicznie. Kłaniam się. Dziękuję za stówkę donicika. Bardzo dziękuję. Dobra, easy leży. Easy leży, widzu. Odkujemy się. Pa, ile punktów widz ma? Gigachat? A skąd żeś to nakradł?